Wszyscy się jarają nowym Minelabem Manticorem, bestią, tak to nazywa Minelab. Ja też się jaram, ale nie dlatego, że jest to poprawione Equinox o nowej nazwie, z nową obudową, z podświetlanymi klawiszami, z nowym mocowaniem sondy i uszy się już nie będą urywały, prawda? Więc jak się nam złamie kawałek, to za $50 tylko sztycy, a nie uszy za sondy, od sondy, która kosztuje prawie 2000. Podświetlenie ekranu, podświetlenie klawiszy, to jest nową podświetlenie klawiszy. Co tam jeszcze mamy? Piękna sztyca z włókna węglowego, od razu nie trzeba kupować tuningowej. Mamy w prezencie od producenta regulowany podłokietnik. No, tak naprawdę można powiedzieć, że to jest rewelacja. Target Trace, czyli obrazowanie z CTX-a 3030, czyli mamy punkt, który pokazuje, czy spójność tego punktu, czy jest kropka, czy jest to obiekt, czy to jest śmieć, jak się rozmazuje, na przykład, czy to jest żelazo. No niesamowite rzeczy. Multi IQ, nowa technologia. Znowu komercyjna obietnica i reklama. O 50% więcej czego? Głębokości? Nie. Mocy, która jest dana sondę, czyli fizycznie ile? Pewnie 7% głębiej. Jak patrzymy na specyfikację, to te same częstotliwości pracy, co w Equinoxie. Tam nie ma nowych częstotliwości. Od 5 do 40. Equinox 800. Ktoś powiedziałby teraz, że no w zasadzie po co kupować takie urządzenie? Prawda? Jest rzecz, o którą nikt nie zwrócił uwagi. Poza tym target tracem, czyli zobrazowaniem, które pomaga w odróżnieniu śmiecia od wartościowego przedmiotu, jest jedna rzecz, której nikt nie pomyślał. Ktoś powie, ok, ID jest od 0 do 99. Tak, jest wyższa skala ID, ale jest od minus 99 przez 0 do 99. Ale po co nam taka skala żelaza? Od 0 do prawie 100 skala żelaza. Ano właśnie po to, żeby odróżniać małe żelazo od dużego żelaza i dzięki tej funkcji poznamy, czy to jest stare średniowieczne żelazo i stara miejscówka, czy to jest nowa miejscówka i współczesne śmieci i współczesne żelazo. Dla doświadczonego użytkownika to jest spory plus. Oczywiście nokautem będzie cena, prawie 10 tysięcy złotych. Polski rynek to jest nie do przyjęcia, to się sprzeda kilka sztuk. Jest też plus, jest zmienione nowe audio, rozszerzone. Z dodatkową ilością dźwięków opisujących przedmiot, tak zapowiada producent. No i VCO, czyli takie modulowane, tak zwane audio pitch, znane świetnie z LED nowego Diligenta i z Deusa. Czyli szykuje nam się dość ciekawe urządzenie. Zobaczymy, jak stabilne. Jeszcze jest jedna fajna funkcja, której nie poda Wam żadna firma dająca dane, ani żaden z dealerów. Mianowicie kasowanie zakłóceń EMI następuje we wszystkich kanałach naraz. I dzięki temu można uzyskać taką rzecz, że będziemy mogli z większą czułością chodzić. Czyli przykładowo w Equinoxie było to 22, tu możemy w tym samym miejscu zrobić 26. To otwiera stare miejsca na nowo, bo będziemy słyszeli te głęboko położone sygnały. Także coś się zmieniło na lepsze, ale naprawdę to są rzeczy, które będą przemawiały do ludzi, którzy będą chcieli wybrać pewne funkcje i są świadomi takiego urządzenia i będą mieli je wykorzystać. Przy tej cenie myślę, że to nie jest urządzenie na polski rynek kompletnie. Tak jak CTX nie był zresztą urządzeniem na polski rynek, chociaż Equinox jest takim urządzeniem. Także zobaczcie, no jest różnica w cenie. Nie mnie to dywagować, czy to ma sens, czy nie taka cena. Ja urządzenie zamówiłem, czekam na to urządzenie. Zobaczę, jakie będą jego właściwości, czy to się sprawdzi. Tak naprawdę w tej chwili, w moim przypadku, najbardziej interesuje mnie możliwość separacji wśród żelaza. Głębokość może w następnym gdzieś kolejnym kroku, oczywiście ergonomia, lekkość, poręczność tego urządzenia. Zobaczcie, że dodane zostały wibracje Nocta Macro Diligent. Ludzie z Minelaba zaczęli wreszcie myśleć i została dodana latarka, której nigdy we wcześniejszych modelach nie było. Nie ma niestety zegarka, także pewne rzeczy się udały, pewne nie. To są niuanse, ale te niuanse, te szczegóły budują produkt. Pamiętajcie o tym, tworzą po prostu jakiś obraz urządzenia, które mamy w ręku. Nie zawsze jedna funkcja potrafi przekonać do wydania takich pieniędzy. Pamiętajcie o subskrypcji, pamiętajcie o naszym blogu, pamiętajcie o mediach społecznościowych i do usłyszenia w następnym odcinku.